Cześć, witajcie moi drodzy w pierwszym odcinku z maratonu tygodniowego na moim kanale. Dzisiaj przedstawię wam trzech pro playerów, którzy przeszli do historii w CSGO. Następny odcinek wlatuje za 24 godziny po wbiciu 500 łapek w górę, a do wygrania jest dziś AK-47 Redline Field Tested, tak więc trzeba subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, polubić ten materiał oraz napisać komentarz z godziną, o której go oglądasz. A teraz zapraszam już do oglądania. Pierwszym profesjonalnym graczem, który na zawsze wpisał się w historię Counter-Strike'a, jest szwedzki zawodnik, a mianowicie Olof Meister, który za czasów grania w drużynie Fnatic na mapie Overpass podczas meczu z Team LDLC wykorzystał niesamowitego boosta, dzięki któremu mógł widzieć praktycznie całą mapę oraz swoich przeciwników. Poniekąd dzięki tej akcji mapa została okrzyknięta jako Olof Pass, a sam zawodnik zyskał przydomek Boost Meister. Teraz zobaczcie, jak przebiegała ta akcja. That bomb plant for a couple of rounds means they are going to be able to force it up here, but it won't be too impressive. Again, we don't see the AWPs, we don't see the Molotovs either, so they are a little bit limited in how elaborate they can execute here in the 20th round. Auto sniper picked up on the Lovemeister, and now I'm just wondering, is this going to be the case? Is he going to try and shoot through, or is he just going to look down there? All right, it's happening again. Let's see. I mean, do they give it away? Do they use it here? I mean, he hasn't even shown that he can use it towards top mid like this. Fnatic, I mean, LDLC could run right through here. They may have never... Wait, are they jumping around trying to check? No, I think he's just jumping. There it is. Olofmeister! He's raining down death from above! He's essentially just a god picking people out. Look at this field of view. He might as well be in a helicopter above the map at this point, just sniping people. Dodatkowo jeszcze dzięki tej sytuacji wielu profesjonalnych graczy zaczęło tworzyć własne kombinacje z boostami. A teraz zobaczcie jedną z nich. Tak, teď już opravdu chybí jenom to ten kousek štěstí. Podívejte se na to. Dajme tomu teraz iba taký klud a ticho. Budeme mlčet jenom. Kolejnym proplayerem, który zapisał się na kartach historii CSGO, jest nasz rodak Janusz Snak z Pogorzelski, słynący ze swoich widowiskowych zagrań zwanych Sneaky Beaky. Mało który z proplayerów wykazuje się tak niesamowitą zwinnością jak gracz drużyny Virtus Pro. Teraz zobaczcie kilka jego topowych akcji. Good here, Virtus Pro, but that is massive. But Snacks is walking around and just walking in a stack to the land. He got the top of Africa. More players have been stacked on Banana, whilst Neo and Snax wait eagerly with these submachine guns to wreak havoc. But here we go, the smokes, the defensive smokes are coming out. They're all running into Snax's P90. Snax, can he make it three? Yes, he can. And well, it is against an eco. But let's be honest, we all love the P90. He's even trying to go for the knife. Oh, and he gets it in the end. And the crowd loved that. But Device. Going to be able to put that to use. He's one of those players that absolutely can. Pash has taken a bit of damage early on, but this should be North's chance to just equalize the score. Oh, he's hiding right at the edge of the smoke. Config doesn't know it. Snax trying to sneak up behind him. Config not really aware what's going on yet. This could be a lost AK very quick, and the timing here is favoring Snax. And is he really going to go for the knife? Oh my god! He takes down Config with a knife in the corner. I ostatnią już osobą jest ukraiński gracz drużyny Navi, a mianowicie Oleksandr Kostyliew, znany bardziej jako Simple, który zapisał się w pamięci CS-a podczas jednej z akcji na cashu, gdzie popisał się w skoku podwójnym noscope'em za WP. Akcję tą uwiecznia grafika w tym miejscu. Teraz zobaczcie tą oraz inne akcje. The AWP now and the desperate play into B comes in. Smokes. You see a double smokes in the same place there. Simple just jumping casually into the side. He's gonna fall down again. What is this trap from? Simple, are you serious? What is that? You can't do that, Simple. That's not allowed. An assassin, this guy. Right outside, smoke gonna go off. Simple on the other side. He pulls out the pistol. He's got the P250. Close range. It's a one-shot nitro. He's got a triple. He fakes it once and just goes to check the window. This is all about timing. Nitro does have a Molotov and another smoke, so it could be really rough for Simple to actually get through this. He's gonna throw the AWP in. Oh my god! Simple! Bomb planted. No kit. Does have armor. If he can just grab an AK. Okay, all right. Simple's gonna go. That's enough. He's got two one taps. He's feeling it. Deagle shots in. He's picked up an AK as well, and he's electing to stay with the pistol. Simple, he's up to the third, and the AK pulled out. Oh my god, Simple.
chance and refused to go to 14 for Na'Vi. Dzięki za oglądanie, na razie i cześć.